Rok 1945. Iskra inspiracji unosi się nad powojenną Polską. 15 kwietnia tegoż roku ukazuje się pierwszy numer Przekroju, czasopisma, które towarzyszy Polakom już od ponad 8 dekad. W socjalistycznej Polsce Przekrój był fenomenem. Stworzony z dowcipu, piękna, lekkości i koloru, jego nakład wynosił niemal 1 000 000 egzemplarzy. To tu Polacy mogli przeczytać o muzyce jazzowej, dowiedzieć się, czym jest joga, zainteresować się kolarstwem, narciarstwem czy filozofią wschodu. Przekrój wynajdywał najlepszych polskich ilustratorów, na jego łamach pisali najwybitniejsi autorzy i przyszli polscy nobliści. Uczył, jak mimo pustych sklepów dobrze się ubrać, życzliwości wobec innych, a jeden cały rok poświęcił twórczości Picassa. Każdemu numerowi towarzyszyła też najpopularniejsza ilustrowana postać w Polsce – profesor Filutek. To wszystko lawirując pomiędzy cenzorami reżimu. Przekrój pełnił też funkcję okna za żelazną kurtynę. Jego założyciele wyjeżdżali na zachód i sprowadzali nowe idee i przełomowe dzieła topowych zagranicznych twórców. Przekrój zdobył miano pisma kultowego. Mówiono o nim, że to jedyne takie pismo na 800 milionów Słowian. Noblista Józef Brodski specjalnie uczył się polskiego, chrząszcz, żeby móc czytać Przekrój. Dziś Przekrój nadal selekcjonuje to, co najcenniejsze dla szerokiej rzeszy czytelników. Jednak jego rola w świecie znacząco się zmieniła. Obecnie nie potrzeba już okna na świat. Dzięki internetowi każdy ma dostęp do wszystkiego natychmiast. Potrzeba za to soczewki, która wskaże to, co wartościowe. Przekrój oznacza po polsku cross-section. Wierzymy, że niemal wszystko, czego potrzeba do dobrego życia, człowiek ma w sobie. I tym założeniem chcemy się dzielić ze światem. W Przekroju kontynuujemy tradycję, nadal tworząc z dowcipem, lekkością i kolorem, ale teraz jesteśmy bardziej skupieni na tym, co zachwycające, co wzruszające i co istotne dla świadomego życia. Zajmujemy się dobrym oddychaniem, równowagą umysłową, przypominamy najwznioślejsze myśli. Interesujemy się życiodajnym ruchem, mądrością roślin i nie zapominamy o szerszej perspektywie, ani wrażliwości na siebie i innych. W czasach, gdy krzykliwe nagłówki walczą o kliknięcia, my skupiamy się na sprawach wiecznie zielonych. Tworzymy alternatywy. Jesteśmy organizacją not for profit. Nie ma u nas reklam, nie uczestniczymy w wyścigu. Działamy z przekonaniem, że złapanie oddechu i poczucie własnego rytmu to dzisiejsze priorytety. Jeśli to i twoje przekonania, zapraszamy do lektury Przekroju. A, i nie musisz się uczyć polskiego. Przychodzimy do ciebie po angielsku.